widać, że ponownie, bo ponieważ widzimy się już, Marcin Pszczyna powiedział 16 raz, ale to chyba jeszcze nie jest 16 raz. Oczywiście wasz jedyny, ulubiony program, czyli Piaskowa Burza dzisiaj w składzie, powiedzmy mieszanym, z gościem specjalnym, którego widzicie. To jest dobre pytanie, gdzie widzicie, teraz sprawdzam szybko. A, w lewym dolnym rogu ściana z takim dziwnym czymś na sobie. Zaraz przejdziemy do naszego gościa i go przedstawimy, ale przede wszystkim zacznijmy od tego, że dzisiaj jest Marcin Szczechowicz, Michał Szczechowicz, czyli najsłynniejszy duet zaraz po braciach Golet w Polsce. Jestem oczywiście również ja, Piotrek Stanek, no i nasz gość specjalny, nie wiem, czy był zapowiadany wcześniej, a jeśli nie, no to jest prawdziwa niespodzianka, prawdziwa bomba. Oczywiście Mateusz Radojewski, czyli trener naszej kadry narodowej. Cześć Mateusz, popularny radar. Witamy, witamy. Cześć wszystkim. Mateusz ogólnie miał być z nami już kilkanaście odcinków temu, ale nie mógł sobie jeszcze poradzić ze Skype'em i w związku z tym dopiero teraz na 15 odcinek wpadł. Musiałem węża z Nokii wyrzucić, żeby zainstalować się Skype'a. Mateusz, przywitaj się ładnie z naszymi widzami, to właściwie już przed chwilą zrobiłeś, ale powiedz kilka słów o sobie. Nie będziemy cię przedstawiać, mamy taką tradycję, którą właśnie w tej chwili rozpoczynamy, że powiesz, że przedstawisz się naszym oglądającym i powiesz, kim jesteś, dlaczego z nami jesteś i dlaczego tak bardzo lubisz tę czapkę ze śmigiełkiem, którą można znaleźć na zdjęciach. Krótko sobie, jestem fanem Lego oraz science fiction. Prywatnie, zawodowo zajmuję się naszą reprezentacją i od lat jestem związany z siatkówką plażową, a moja czapka ze śmigłem, którą niektórzy może pamiętają, jest związana z tym, że ktoś kiedyś powiedział, że nie wystąpię w niej w telewizji w wywiadzie, grubo się mylił i tak już zostało. To jest właśnie radar, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Jeżeli rzucicie mu jakieś wyzwanie, on to wyzwanie podejmie i wygra z wami ten zakład. Więc nie testujcie radara, bo możecie źle skończyć. Myślę, że Janek Krasiński też wie, o co chodzi. To możemy taki nasz insight, tak powiem, nasza wiedza tajemna, tak to określmy. Natomiast radar, jesteś w tej chwili w Myślenicach, tak? Powiedziałeś, że jesteś w Pszczurze, co akurat zaraz się poprawiłeś, bo jednak nie jesteś w Pszczurze, tylko jesteś w Myślenicach. Powiedz, jak tam atmosfera w Myślenicach, jak wygląda turniej, co się dzieje? No, na razie wszystko w porządku. Tak naprawdę wszyscy chyba się cieszą, że turniej się odbył, ponieważ było tam dosyć duże zagrożenie. Jak chodzi o warunki atmosferyczne, też byliśmy kilka dni wcześniej przed tym turniejem w Zakopanem w COS-ie, tam troszeczkę potrenować. No i faktycznie 4 dni w Zakopanem codziennie padał deszcz, poza tak naprawdę wczorajszym dniem. Nawet w piątek musieliśmy przekopywać boiska, sypiąc piach z zewnątrz, ponieważ cała woda, więc warunki zakładam, że tutaj były bardzo zbliżone. Zresztą chyba na Facebooku tutaj Plaża Open też demonstrowała, że te boiska no, będzie ciężko zbudować, ale powstały. Te główne są jeszcze troszeczkę wilgotne, ale pogoda sprawia, mam wrażenie, że od jutra już powinny być takie naprawdę w normalnym stanie. Czyli jutro zaczynacie rywalizację w turnieju głównym. Masz tam swoje 3 pary, którymi się zajmujesz. Możesz powiedzieć, kto to jest? Kto konkretnie przyjechał teraz? Tak jest. Z tych par, które powiedzmy są z Orlen Teamu, jest Kuba Szankoli z Miłoszem Krukiem, jest Kuba Florczyk z Mateusz Florczyk z Kubą Nowakiem oraz Mariusz Prudel będzie grać tutaj z tak naprawdę zawodnikiem, to nie ja, tylko Tomek Sińczak zajmuje się na co dzień, jest to Jakub Kurowski i będą tworzyć tę trzecią parę, jak chodzi o, nazwijmy to, moich podopiecznych. I kto jutro gra na siebie? Mówiłeś, że od razu w pierwszej rundzie bratobójczy pojedynek. Oczywiście, jutro derby oldboyów. Tak naprawdę Szaman jeszcze nie jest oldboyem, jeszcze mu troszeczkę zostało, ale właśnie Prudy z Kubą grają na Szamana i Miłego pierwszy mecz jutro w grupie. Ekstra, no to będzie gorąco i też jesteśmy ciekawi tej rywalizacji. W nietypowym trochę terminie, bo poniedziałek, wtorek na turniej główny to trochę zaskoczenie, ale słyszałem, że tam właśnie chodziło trochę o transmisję telewizyjną, także myślę, że dzięki temu będą mogli już spokojnie w TVP Sport wszystko pokazać, wszystkie finały. Mam nadzieję, że zobaczymy kogoś z twojej drużyny w takim razie, a ja jeszcze chciałem... Mam nadzieję, że dwie. Albo tak.
Jeszcze chciałem powiedzieć, że Radar oczywiście skromnie się przedstawił jak zwykle, ale warto tutaj wspomnieć, że kiedyś był znakomitym graczem, który przedwcześnie trochę zakończył swoją karierę zawodniczą ze względu na to, że dostał propozycję właśnie bycia trenerem w kadrze. Nie wiem, ile miałeś lat? 33? 32? 30 równo. 30? O, to jeszcze mniej. Tak. No, także spokojnie jeszcze w sumie mogłeś pograć. Te ile? 10, 15, 20 lat, no nie? Albo jeszcze wrócisz. Tak zakładałem. No to od razu trudne pytanie, czy po tych 5 latach w kadrze nie żałujesz tej decyzji? Nie żałuję. Wtedy podejmując tę decyzję wiedziałem, z czym się mierzę i najtrudniejsze z tego wszystkiego było po prostu rezygnacja z gry i ułożenie gdzieś życia zawodowego oraz prywatnego, dostosowanie do tej troszkę też nietypowej pracy. Ale myślę, że nie żałuję. No. Tak naprawdę było to jest nadal, bo ten piąty sezon nadal trwa. Jest to 5 lat ciężkiej pracy, ale zupełnie innej niż miałem dotychczas do czynienia. No i nie traktuję tego już jako przygodę albo jako szansę, tylko staram się już tak jakby realizować jakieś tam swoje pomysły i starać się rozwijać w tym kierunku jak najbardziej mogę oraz pomagać swoim zawodnikom także jak na tyle, na ile się da. Czy to jest praca marzeń? Ciężko powiedzieć. Słyszałem, że jest taka praca, że jest się na bezludnej wyspie i raz dziennie ma się przejść dookoła wyspy i zarabia się $1000. Może to byłaby praca marzeń, ale jeśli pytałbyś mnie o to, czy jest to praca, która daje satysfakcję, zdecydowanie tak. I jeśli kiedyś pomyślałbym sobie, że dostanę taką szansę, powiedzmy, to powiedziałbym, że nie. Że nigdy nie zakładałem, że będę pracować jako trener. Tym bardziej, tak jak Marcin wspomniał, że tak wcześnie. Chociaż trenerzy w plażówce w wielu przypadkach są, nazwijmy to, jeśli mogę tak się określić, dość młodymi osobami. A powiedz mi, kim by był Mateusz Radojewski, gdyby nie był trenerem kadry? Oprócz tego, że zawodnikiem, to wiadomo, ale prywatnie i na inny zawód, w którym gdybym się realizował? Gdybym dzisiaj wybrał inną drogę, dowolną, prawdopodobnie nie byłbym piosenkarzem, ponieważ kiedyś się nagrałem i wyszło to fatalnie. Potem powtórzyłem to nagranie i było jeszcze gorzej. Z takich prac, które mógłbym robić, pewnie byłbym stand-uperem, a z takich prac, które robiłem i w których się rozwijałem wtedy, pracowałbym nadal na uczelni, którą nadal reprezentuję i w której nadal prowadzę zajęcia. Jest to Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. No właśnie chciałem powiedzieć, że tutaj możesz się reklamować dowolnie. Nie? Mamy jeszcze, nie sprzedaliśmy powierzchni reklamowej, więc śmiało możesz produkować na temat uczelni, która daje ci w sumie fajne możliwości, tak, bo wspomniałeś, że jesteś pracownikiem, jesteś doktorem. I myślę, że to też duży ukłon właśnie w twoją stronę, że wciąż możesz uczestniczyć w życiu uczelni, a przy okazji no, sporo podróżować i pracować dla polskiej kadry. Dokładnie. I uczelnia daje mi taką szansę, no i staram się jakby odwzajemniać to w taki sposób, jaki mogę. Jak tylko jestem na miejscu, czyli w Poznaniu, to staram się albo uczestniczyć gdzieś tam, nazwijmy to, w życiu jednostki, albo pojawiać się tam na różnych zajęciach. Bądź w najbliższym czasie, za półtora tygodnia, mamy obóz organizowany przez uczelnię, na który też w wolnej chwili, że tak powiem, tam 3 dni mam na to, wybiorę się przed finałem Mistrzostw Polski. Ekstra. Chciałem tylko jeszcze nawiązać do tego, że zadałem to pytanie, ponieważ oprócz tych ról, a właściwie prac, które wymieniłeś, w których mógłbyś się odnaleźć poza siatkówką plażową i trenowaniem oczywiście, bycie trenerem w siatkówce plażowej, jest jeszcze jedna rola, w której ja bym cię widział i to też kolejna, powiedzmy, prywata, ale ci, co wiedzą, to wiedzą. Może barman na przykład? Może. Mój brat robił kurs barmana, więc może czegoś by mnie poduczył lekko. O, proszę bardzo. No to już wiemy, skąd te wszystkie twoje specjały. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to odsyłamy was bezpośrednio do Radara. Myślę, że Radar z chęcią się z wami podzieli swoją wiedzą. Radar, Marcin cię pytał, czy żałujesz decyzji. A propos żałowania, to Janek na czacie właśnie się odezwał, że odnośnie tej anegdoty, którą mówił Peter, że nie żałuję niczego i bardzo cię pozdrawiam. Ja osobiście nie wiem, o co chodzi. Ale mogę się tylko domyślać. Janek, dziękuję ci bardzo. W ubiegłym tygodniu, gdy byliśmy w Przysusze, Janek śmiał się razem z Łysym, że
Jeśli dobrze, żeby mnie przykręcił, Pomorskie kontra Orlen 4-1, ponieważ akurat Bartek Sobcy liczony na jako Pomorski ograł Kubę Nowaka w parze z Chudym. Reszta par z Pomorskiego niestety uległa Orlen Teamowi, a dzisiaj niestety sytuacja była troszkę inna i Pomorskie kontra Czechy też nie w najlepszym rezultacie. Dobra, no te eliminacje nieszczęśliwe. I Bartek poległ i Łysy poległ, także przeciwko Czechom. Także na, takich naszych proskosowych reprezentantów nie będziemy mieli w turnieju głównym w Myślenicach. A jeszcze chciałem przy okazji wspomnieć a propos ciebie, Janka i tak dalej. Pewnie za często się nie mieliście okazji jakoś mega często widywać, ale mam nadzieję, że zagościcie ponownie na urodzinach proskosu za miesiąc i trochę, bo tam będzie co wspominać, chociażby te trzecie urodziny i będzie można stworzyć też nowe w sumie z tych piątych, więc mam nadzieję, że już tam oficjalnie się teraz zapraszam też. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że zagościcie wszyscy. Jeśli tylko będę mieć wolny termin, to na pewno się pojawię. Wiem, że wtedy jest jakiś World Tour, ale na razie jeszcze nie mam potwierdzenia, czy na niego pojedziemy. Petera, no i też zaproszenie? No właśnie nie, czekam wciąż. Zobaczymy. Wiesz, to tylko zaproszenie. Chociaż nie, zobacz Michał, że w tej chwili sytuacja jest totalnie, że Marcin postawił się w bardzo ciężkiej sytuacji, ponieważ publicznie zaprosił tak naprawdę tutaj wszystkich oglądających na urodziny Proskosu, więc no Marcin, tak właśnie jest. Powodzenia w organizacji. To myślę, że będzie największa impreza od czasów Malborka, a może nawet większa niż Malbork. Jesteśmy wielką plażową rodziną, także zapraszam wszystkich. Powtarzam jeszcze raz. 22-26 września. Wstęp jest biletowany, więc każdy może sobie kupić bilet. Znaczy ja też muszę sobie wtedy bilet kupić, czy tak, to już tak. Mogę wejść jakoś. Ty musisz ten droższy jeszcze radar kupić w Polski. Tak. Dokładnie. Na pewno będzie się działo, na pewno będzie dobra impreza, bo już tak z takich tajemnic możemy wam powiedzieć, że na pewno przygotujemy galę, którą poprowadzę. Poprowadzi jeden z najlepszych duetów w Polsce. To oczywiście jest Jarosław Madzia, także Piotr Stanek. W imieniu chłopaków serdecznie was zapraszam. Jeszcze chwila prywaty, zanim przejdziemy do omawiania igrzysk. Panowie, nie wiem czy wiecie, ale Radar właśnie się żeni też za jakiś czas. Więc tutaj opisałem gratulacje. Z grubą prywatą wyjeżdżasz. Gratulacje od wszystkich. Wyrazy współczucia. No, to też. Ale właśnie a propos tego wolnego czasu mi się skojarzyło, że w sumie nie masz go też za wiele, no bo jak nie praca, to właśnie obowiązki związane z przygotowaniem wesela pewnie. Pewnie Asia ogląda akurat program, więc pozdrawiam ją serdecznie i dużo obowiązków na jej głowie i mam nadzieję, że ona dobrze wie o tym. Na czacie pytają, czy mamy zaproszenie na ślub. Właśnie chciałem też Marcin powiedzieć, że nie wszystkich mogę zaprosić na ograniczenia. Także wrzesień będzie pewno, pracowity. Ale na pewno na niedzielę, jeżeli ktoś będzie mieć ochotę przyjechać, to będzie, że tak powiem, dostępny, ponieważ prawie odbywają się na plaży, także. No oglądano nas właśnie 700 osób, więc myślę, że... Plaże jest szeroka, też puszczali w zdrojach. Nie no, super. Naprawdę, naprawdę fajnie, fajna okoliczność będzie do świętowania. A przy okazji jeszcze wspomnę, że dla tych, którzy nas oglądają pierwszy raz, my nazywamy się Proskos i to Radar właśnie jest autorem nazwy naszej organizacji. Tą historię możemy zaraz też pokrótce przytoczyć. Radar właśnie był też współzałożycielem całego Proskosu i właśnie jak w 2016 roku ruszaliśmy z projektem, to dostał też propozycję z kadry, dlatego częściej go oglądamy raczej przy polskiej kadrze niż na naszych kampach, ale myślę, że jeszcze kiedyś da się namówić, żeby dołączyć na nasz obóz zapewne. Albo będziemy cisnąć. Dodajmy jeszcze do tego to, że Radar był oczywiście gościem słynnego polskiego show o siatkówce plażowej, czyli Dobry Wieczór Proskos. Nie, tak to jest. Miało miejsce prawie 2 lata temu w sumie, więc już trochę czasu zleciało. Byłeś chyba pierwszym? Rok temu to było, gościu. To było rok temu? Nie no, półtora roku już praktycznie w tej chwili. Aha, no tam kwiecień 2020, nie? Kwiecień albo marzec, no. Ale tak, jesteś na pewno na podium, bo byłeś jednym z pierwszych gości, jeśli dobrze pamiętam. Z Czechu był pierwszy. I chyba ty byłeś albo nas na drugim miejscu, albo na trzecim, czyli albo srebro, albo brąz. I myślę, że to jest też dobry, i to jest właśnie chyba też dobre określenie, aby
przejść do Igrzysk Olimpijskich. Panowie, co wy na to? Jak najbardziej. Przeskakujemy w takim razie, no bo skończyła się ta największa impreza, można powiedzieć, co do której mieliśmy olbrzymie nadzieje. Niestety nie udało się, za 3 lata kolejne igrzyska, więc ponownie już zaczynamy mocne ściskanie kciuków. No i co, za moimi plecami widzimy to, jak wyglądało całe podium. Czyli ja się trochę schylę może w tej chwili. Ale już teraz Michał wyświetlił też na ekranie, więc widzowie widzą oprócz tego. Ty, skąd ty masz te same zdjęcia co ja? Wiesz, że taka strona FIVB. To jest niezła skarbnica wiedzy. Więc tam też można poczytać w ogóle ciekawe artykuły odnośnie siatkówki plażowej. No i co panowie, jak oceniacie? Myślę, że to nie jest zaskoczenie, ale jeszcze oceny pozostawię wam. Tak wygląda podium. Myślę, że Marcin może przedstawić wszystkich zawodników. Ja myślę, że zacznijmy sobie, może każda para ma swoją historię trochę do opowiedzenia, przynajmniej tą krótką, z ostatnich 2, 3, 4 lat powiedzmy, czyli tego cyklu olimpijskiego. Zacznijmy może od zwycięzców, no, można powiedzieć dominatorów ostatnich lat na światowym turze, chociaż ten sezon 2021 może nie mieli jakiegoś super dobrego początku. Znaczy początek właśnie mieli dobry, dwa złote medale w Cancun, ale potem trochę gorzej. Więc też zagadką była ich forma na te igrzyska, ale można powiedzieć, że z meczu na mecz odbudowywali swoją dobrą dyspozycję i faktycznie w ćwierćfinale, w półfinale i w finale nie pozostawili żadnych złudzeń, kto jest obecnie najlepszą parą na świecie. I myślę, że dla tych młodych chłopaków, bo trzeba powiedzieć, że są bardzo młodzi, 24 lata Anders Moll, 26 lat chyba nawet jeszcze nieskończone, Christian Sørum. No kurczę, mega dużo już osiągnęli. Trzykrotne mistrzostwo Europy, 3. miejsce na mistrzostwach świata w 2019 roku. Teraz zakładają złoto igrzysk i chyba nie wiem ile tam medali złotych na orturze. 10, 11, 12, coś takiego. Jestem ciekaw, czy ta pasa może ich trwać jeszcze przez kolejne lata, czy faktycznie zdobędą złoto mistrzostwo świata, pewnie zdobędą w przyszłym roku albo za 2 i kurczę, trochę zejdą z tej dobrej dyspozycji. Czy faktycznie można w tak młodym wieku wygrać igrzyska? No to już sobie odpowiedziałem na to pytanie, że można, bo wcześniej analizowaliśmy wiek złotych medalistów, to było średnia wieku wynosiła 37 lat. Ten mit został obalony właśnie przez nich. I moim zdaniem mega szacunek za to, że wytrzymali chyba presję, którą w większości też sami sobie zapewne założyli po takich sukcesach, ale też cały świat plażowy, bo już są znani w całym świecie, można powiedzieć, siatkarskim, cały świat na nich liczył i pewnie w większości krajów kibicował. Marcin, mam od razu pytanie, patrzyłeś, jaki był najmłodszy medalista, jak chodzi o igrzyska? Medalista nie, ale mistrzów analizowaliśmy i tam chyba był Phil, 28 lat, coś takiego. Bo wydaje mi się, że najmłodszym był Pablo Herrera, chyba 22 lata, miał srebrny medal. Nie jestem pewien, być może. Najmłodszy medalista. Mhm. Mógł być, bo to był 2004 rok i on dopiero zaczynał, nie? Wtedy tak, karierę. No. Z Bosmą więc... bodajże. Mhm. Tak, no my mówię, analizowaliśmy tylko mistrzów, więc w zasadzie ta średnia mistrzów olimpijskich wynosiła 37 lata. Teraz jak widać, można ją już wyrzucić do kosza, tę teorię. Też myślę, że ciekawą sprawą jest to, że tak jak wspomniałeś, chłopaki mają 24 tak i 26, chyba jeszcze nieskończone, więc oni wchodzą dopiero w ten swój prime. Często się mówi, że sportowców radar może też, jak okiem specjalisty możesz potwierdzić, że ten prime ponoć zaczyna się najczęściej od 26 roku życia wzwyż, więc w teorii oni wchodzą w ten prime tak naprawdę w tej chwili, bo właściwie będą dopiero wchodzić w ten prime. Zgadzam się jak najbardziej, zwłaszcza jak chodzi o siatkówkę plażową, to dużo daje to doświadczenie, które zbierają zawodnicy i tak zwana ta zimna głowa. Jest to bardzo, jest to kluczowy czynnik, nawet nie wiem, że bardzo ważny, jest to kluczowy czynnik. Jak chodzi o ich osoby, to zdecydowanie to powinno działać na ich korzyść, jednak moje pytanie jest takie, czy nie zatracą czegoś właśnie stając się tymi takimi bardzo doświadczonymi zawodnikami, bo jednak ich gra już jest bardzo ułożona, jest bardzo stabilna. Nie muszą czekać kolejnych, powiedzmy, 3 lat na ułożenie tego. Bardziej zastanawiam się, czy będą w stanie utrzymać presję i wyniki, które sami stworzyli.
na tym poziomie, który jest obecnie. Nie zakładam, że to będzie taki spadek, że nagle staną się parą outsiderów, ale zastanawiałbym się, czy nadal te wyniki będą, tak jak też Marcin powiedział, na tym wysokim poziomie. Ponieważ też... Chcę tylko dodać jeszcze, że oni bardzo szybko, wydaje mi się, dojrzeli do tego, żeby zdobywać punkty, niekoniecznie grać widowiskowo i grać po prostu stabilną grę side-out, stabilną blok obronę, dwie akcje, różnicy i wygrywać nawet w końcówkach, czy z wysoką przewagą, bo raczej to w większości przypadków się zdarza. A gdybyśmy tak założyli totalnie, poruszyli naszą wyobraźnię, powiedzieli, że chłopaki będą grać na absolutnym topie do 30-32 roku życia, że będą oczywiście te medale, może powtórzą na igrzyskach w Paryżu ponownie ten sukces, czyli złoto olimpijskie, wygrają Mistrzostwa Świata. Pytanie, czy w przypadku takich zawodników jest jakiekolwiek ryzyko, żeby na przykład skończyła się w pewnym momencie motywacja przy takiej ilości sukcesów? Pytam o to, może pytanie jest dosyć takie, powiedziałbym, proste i odpowiedź też być może jest prosta, ale nie do końca, bo mam też przykład zawodnika z narciarstwa alpejskiego, Marcel Hirscher, Austria, który zawiesił karierę w absolutnym prime swoich występów, czyli on tam miał chyba 6 pucharów świata zdobytych z rzędu, więc on tak naprawdę nie musiał tego robić. To jest też młody zawodnik, który stwierdził, dobra, kończę karierę, osiągnąłem już wszystko. Czy takie ryzyko w ogóle na tym poziomie występuje, że chłopaki, wiesz, przed wejściem w ten prime albo już nawet w trakcie tego prime'a będą na absolutnym topie i stwierdzą, dobra, już nie mamy tej motywacji, nie ma tego ognia w nas? Myślę, że tak, tym bardziej, że jeżeli ich przygotowanie, powiedzmy, nie byłyby już takie zawzięte, nie byliby osobami, które tak ciężko pracują do tego, żeby osiągnąć wynik i małym nakładem sił nadal byliby tak wysoko, to w pewnym momencie po prostu mogliby stwierdzić, że to już osiągnęli, to już jest zdobyte, tu już nie ma nic do dodania. No i jak taka zwykła ciekawość ludzka, może szukaliby czegoś zupełnie innego, jakiejś innej drogi. No myślę, że dla osoby kreatywnej, a wielu siatkarzy plażowych po prostu jest takimi osobami, bo trzeba kreować cały czas tę grę, byłaby to zwyczajnie nuda i jakaś pewnego rodzaju, może nie katorga, ale odgrywanie ciągle tej samej roli, odbieranie tego samego medalu. Oczywiście, że pieniądze są dużą motywacją i tutaj nie ma dwóch zdań, ale jeżeli mieliby szansę na rozwój chociażby medialny, ponieważ z tego co się orientuję, oni gdzieś tam nieźle prosperują w mediach i dbają o swój profil. Marcin się śmieje, bo ja nie śledzę, ale wiem. Dokładnie, czytasz myśl, jak widać, że znamy już trochę. Bo... Dokładnie. Ale myślę, że taka ścieżka kariery mogła być dla nich po prostu ciekawsza i w pewnym momencie, tak jak mówisz właśnie Piotrek, że mogliby mieć 20, powiedzmy 7 lat, 8 i stwierdzić, że no może trzeba spróbować czegoś innego. Jesteśmy stabilni finansowo, mamy możliwości, czego marnować życie na coś, co jest dla nas już czymś zwyczajnym, a nie czymś, co nazywamy wszyscy pasją. No, myślę, że motywacją dla nich z pewnością cały czas jest to złoto mistrzostwo świata, bo w Hamburgu byli mega zawiedzeni trzecim miejscem. Akurat byłem wtedy na trybunach blisko i było widać, że MOL nie jest sobą w tym meczu o brązowy medal, bo wszyscy wtedy liczyli na nich, że oni wejdą do tego finału, to raz. Dwa, nikt nigdy jeszcze nie obronił złotego medalu olimpijskiego, więc może to będzie motywacja, nie? No, przynajmniej na Paryż. Jeśli to zrobią, no to faktycznie podwójni mistrzowie olimpijscy, jeśli do tego czasu zdobędą złoto mistrzostwo świata. Słyszałem, czy mają, kurczę, złotą Tour Finals? Mają, w Hamburgu wygrali. No. Kiedyś gadałem z którymś z kadrowiczów, nie wiem, czy to był Kanty, czy ktoś inny, na temat Bruna i na przykład Radar też możesz zanegować albo potwierdzić, może też coś słyszałeś, że on właśnie po zdobyciu tego złota olimpijskiego, bo był już wtedy mistrzem świata z 2015 roku, no powiedział, że no już trochę, przynajmniej na te kolejne 2-3 sezony, no trochę brakuje mu takiej motywacji do pracy. Właśnie do samej pracy, może nie do grania. Grać pewnie cały czas by chciał, ale do takiego ciężkiego zaangażowania w trening. Nie wiem, jak to teraz wyglądało przed Tokio, może masz jakieś informacje. Ja myślę, że jak chodzi o Brazylijczyków, to ich też taką motywacją i ciągłą zmianą są to ryszady, ponieważ trzeba zauważyć, że po mistrzowie świata chwilę po turnieju zmieni się w parach. Brazylijczycy ciągle się mieszają, szukając jakichś nowych rozwiązań. Jest to jakaś motywacja, a tak naprawdę dodatkowy bodziec, który może skutkować tym, że zawodnicy nadal będą się czuć w grze, że tak powiem, jak chodzi o cały proces przygotowania. Ale
Osobiście uważam, że para Alisson Bruno była parą niepowtarzalną. I jak chodzi o Brytyjczyków, nie ma już drugiej takiej. Evandro z André grali naprawdę świetnie w tych mistrzostwach świata. Siła zagrywki, wysokość w ataku, nawet jak chodzi o te warunki, dobra technika, ale to nie była już para Alisson Bruno. Mhm. No to jest ciekawe i myślę, że w Brazylii też zajdą konkretne zmiany, bo medalu nie przywieźli, nie byli nawet w czwórce, więc myślę, że tam można się spodziewać kolejnych roszad. Może Bruno wróci do Alissona, nie wiemy. A wracając jeszcze do Molaisora, mam do ciebie też pytanie, bo często przebywasz właśnie na turniejach tej wyższej rangi, gdzie oni też występują i my nie wszystko okiem kibica oczywiście jesteśmy w stanie zauważyć. Co twoim zdaniem jest największą przewagą pary norweskiej nad innymi zespołami, które występują w turze? Co widać gołym okiem na turniejach? Nie będę tutaj brać pod uwagę warunków fizycznych, bo to byłoby zbyt rzeczywiste. Katarczycy też mają świetne warunki fizyczne na przykład, ale według mnie ich przewagą jest to, że odkąd pamiętam, oni zawsze cieszą się grą. Dla nich to jest zawsze przyjemność, to nie jest udręka, nawet czasem, bo niektórych parach gdzieś tam widać, że to bycie na boisku to nie jest przyjemność, to jest praca, bądź no, po niektórych parach gdzieś tam też widać, że są jakieś napięcia, a tutaj nie przypominam sobie wielu sytuacji, w których mógłbym powiedzieć, że oni się nie cieszą z gry, że nawet jeżeli zajęli no, turniej w piąte miejsce, no to nadal przyjeżdżają na kolejny z chęcią poprawienia tego wyniku, ale z takim nastawieniem, że cieszymy się tym, co robimy. Może jest to tylko taki na pozór widok, który i to, co ja odbieram, ale według mnie jest to duża przewaga. I nawet jeśli jest na pozór, no. Tylko chciałem jeszcze powiedzieć, że to, co mówiłem wcześniej, też ta stabilność gry, no, nie muszą grać wielu kombinacji, nie muszą grać piłki z pola, bardzo jakieś tam za każdym razem wysokie, inne i tak dalej. Oni grają cały czas stabilnie. Sorum jest takim zawodnikiem, który faktycznie no, przy swoich warunkach jest cały czas skuteczny po prostu. I cały czas stara się grać dokładnie i skutecznie. Myślę, że to jest taki bardzo istotny czynnik, który każdy albo wielu zawodników siatkówki plażowej, do którego dąży, no ale gdzieś tam nie zawsze są skoncentrowani, coś ich rozproszy, są jakieś czynniki zewnętrzne, a u nich to jakby cały czas jest w tym samym schemacie. Myślisz, że to kwestia narodowości, że Norwegowie są dość tacy spokojni na boisku właśnie, jak już się cieszą, to dopiero się cieszą po zwycięstwie, ale nie celebrują jakoś mocno swoich zwycięskich akcji i myślę, że to wynika właśnie z tego, że są takim zrównoważonym narodem z reguły, czy raczej specyfika tej danej drużyny? Ogólnie myślę, że tak jak mówisz, każda narodowość ma troszeczkę inny styl gry, ale w dużej mierze wynika to bardziej z osobowości, z nawyków, z wychowania, z różnych czynników, które muszą się właśnie złożyć w taką jedną całość, dającą w rezultacie, nazwijmy to, kompletnego albo prawie kompletnego zawodnika. Może im trochę ten spokój taki, jak chodzi o naród, a przynajmniej to, jak są postrzegani, pomaga. Plus no wiele osób gdzieś tam się podśmiechuje, że gdzieś siatkarze plażowi z Norwegii, ale może też dużo daje im to, że doceniają, że w trakcie długotrwającej zimy albo też takiego klimatu, jaki mają u siebie, mają możliwość wyjeżdżania, grania w innych częściach świata i to już naprawdę kolokwialnie, no, chociażby tego, że mają więcej słońca niż ich, niż osoby, które zostają w kraju. Mhm. Co więcej, ich się przede wszystkim fajnie ogląda, nie? Bo to, co mówiłeś, Radar, że to jest ta radość, tak? To jest to, że nie dość, że są najlepszą parą obecnie na świecie, to jeszcze z perspektywy kibica oglądanie ich, tego jak się cieszą, tego jak współpracują, to jest naprawdę wielka przyjemność i myślę, że to też buduje tę parę, dodaje motywacji i na pewno poprawia jakby cały mental. Bo oni szczerze mówiąc czasami wyglądają jak bracia tak naprawdę, tak się cieszą, jakby byli najbliższą praktycznie rodziną, a nie tylko partnerami, powiedzmy tylko i aż partnerami z boiska, ale w sumie w siatkówce plażowej spędza się tyle czasu z partnerem, że to prawie jak rodzina, ale w tym przypadku to jest taka rodzina, gdzie nie ma tej złej krwi, to nie jest tylko rodzina do zdjęcia, to jest ta rodzina, która faktycznie działa i w której naprawdę to wszystko dobrze wygląda i chyba też stąd się biorą te dobre wyniki i cała ta marketingowa oprawa, bo ludzie to kupują, ludzie lubią pozytywne emocje i sponsorzy też w tę stronę
też tę stronę idą. Tak, ja też... myślę taką teorię. Sorry, no dawaj. Nie, może Marcin pierwszy. Właśnie a propos tej radości, myślę, że radość u nich wynika z tego, że jasne zdobywają sukcesy, ale też w drugą stronę, że to ta radość może napędzać te sukcesy. Tak, nieważne właśnie, czy zajmą piąte, dziesiąte, czy dwudzieste miejsce, wciąż mając te pozytywne nastawienie do gry, moim zdaniem to wtedy też może mieć wpływ na wyniki kolejne, tak, w kolejnych turniejach. Tym bardziej, że można ich poznać bliżej, oglądając ich vlogi i tak dalej, które często realizują, teraz trochę rzadziej, ale powiedzmy sporo tego robili jeszcze w poprzednich latach i tam też faktycznie było widać, że jest fan, nie? Że to nie jest coś, co jest dla nich udręką, męczarnią i tak dalej, tylko faktycznie mają z tego fan. Więc myślę, że to, co powiedziałeś, Radar, czy jest na pokaz, może momentami jest, nie wiemy, ale jest skuteczne przede wszystkim, nie? To pozytywne nastawienie do gry. Tak, no chciałem Marcin właśnie powiedzieć bardzo zbliżono właśnie, zbliżony przekaz do ciebie, że te wyniki im pomagają, ale nie jest to tak, że jak mają gorszy wynik, to nie próbują, nie starają się. No faktycznie to jest takie normalne, to wchodzi u nich naturalnie. Czasem widzi się osobę, która jest uśmiechnięta na ulicy i widać, że od tej osoby po prostu jakaś taka pozytywna energia wychodzi, a czasem widzi, że ktoś się uśmiecha i to nie jest do końca szczere. U nich tego no, nie widać, tej, jakby to było nieszczere, po prostu tak wychodzi to naturalnie. Co też ułatwia im pewnie całą tą otoczkę i to, jak funkcjonują na boisku i w trakcie przygotowań. Jasne. Słuchajcie, zanim przejdziemy, no dawaj. Właśnie chciałem zapytać, czy przeskakujemy do drugiego miejsca? Czyli tak, chciałem tylko poprosić Michała, żeby nam zdał relację z czatu, bo coś tu się dzieje odnośnie jakichś subów i tak dalej, nie do końca wiem, o co chodzi, więc Michał, możesz tu... Tak, no tylko... dzisiaj mamy przełom, bo już dwie osoby zasubskrybowały nasz kanał, więc no, jesteśmy mega, może nie zaskoczeni, ale myślę, że zadowoleni i dumni. I dziękujemy wam przede wszystkim za zaufanie i za to, że nas wspieracie. Bo czujemy, że to, co robimy, no, ma jakiś sens i że wam się to przede wszystkim podoba. To jest dla nas największa wartość, więc dzięki wielkie. A do tego, co na czacie, to Gregor powiedział, że po social mediach Norwegów można by stwierdzić, że oni faktycznie uwielbiają grać i szerzyć tę pasję. Przed sezonem dużo było relacji na Insta z obozów i z pracy z dziećmi i za to wielki plus dla nich. Więc... No to jest to, co powiedzieliśmy. Ich social media fajnie śmigają i to też jest taki dowód na to, że można dobrze grać, być mistrzem olimpijskim czy Europy, medalistą mistrzostw świata i wciąż jakoś racjonalnie podchodzić do tematu budowania marki osobistej. Nie? To myślę, że jest kwestia dłuższej rozmowy na osobny live, ale kurczę, no, czasami mnie to dziwi, że niektórzy są dobrze grają, są mega, mega zaangażowani w swoją pracę, ale nie do końca potrafią też się zaangażować w inne aspekty tego bycia sportowcem i myślę, że Norwegowie pod tym kątem mogą też w tej kwestii stanowić jakiś wzór. Wzór sportowców, którzy też dbają o swój wizerunek w mediach. Jedna rzecz, która Marcin... to chyba wygląda. No, chyba tak, ale jedna rzecz, którą Marcin tutaj muszę dodać, że tak z punktu widzenia trenera uważam, że nadal na pierwszym miejscu powinno być granie, a jeżeli ktoś nie potrafi tego połączyć, to powinien skupić się na graniu, a jeśli ktoś potrafi, no to jak najbardziej powinien to szerzyć. Nie? Jasne, Radar, zgodzę się, to też jest pewna umiejętność do nabycia, nie? Żeby nie spędzać z głową w telefonie 5 godzin dziennie, nie? Tylko i przedkładać to przed trening, ale myślę, że oni to traktują... te swoje social media czy inne działania, no po prostu traktują to jako część pracy bycia sportowcem, nie? Tak myślę przynajmniej. Nie miałem okazji oczywiście z nimi porozmawiać nigdy na ten temat, ale myślę, że tak to właśnie jest, że to się równa pracy na treningu, pracy, nie wiem, z fizjoterapeutą, pracy nad mentalem i to jest jakby kolejna cegiełka do tego sukcesu. No tak, ja też myślę, że to jest kolejna, a nie główna. Mhm. Też pytanie, ile osób stoi za całą otoczką i całym marketingiem, który jest związany z zawodnikami, tak? Bo oni pewnie mają jakieś osoby, które tak naprawdę załatwiają to wszystko, ogarniają, więc oni pewnie są w maksymalnym stopniu odcięci od tego całego szumu, no ale mimo wszystko też muszą w tym marketingu uczestniczyć, tak? Więc to jest też ważna rzecz, żeby mieć na przykład, i mogą oni sobie na to pozwolić, żeby mieć pewnie tę osobę, która im w marketingu pomaga. Ale jestem ciekaw, czy faktycznie taka osoba jest. Jeżeli ktoś z naszych oglądających ma taką informację,
czy faktycznie jest ktoś przy Norwegach, kto zajmuje się ich marketingiem, to możecie potwierdzić taką wiadomość. Ja sam jestem ciekaw, kto to jest. No z ja tego, myślę, co wiem, to tam brat. Brat Mola chyba był jednym z tych montażystów, którzy sklejali te filmy. Bo na którymś z vlogów właśnie o tym jakby mówili. Więc z taką czwórką, te dwie pary norweskie, nie wiem, rada zapomniałem, jak się ten czwarty chłopak nazywał. Jest brat Mola i jeszcze jeden gość. Berntsen. No właśnie. Berntsen. No, że oni tak w czwórkę zawsze nagrywali i wspólnie realizowali te vlogi, więc myślę, że to tak się zaczęło, a czy teraz kogoś mają już będąc trochę na wyższym poziomie, no pewnie by się ktoś przydał, nie? Ja myślę, że tak, bo tam może nie wszystko, jak chodzi o te już vlogi i tak dalej, ale ta część marketingowa na pewno jest troszeczkę rozszerzona, bo był też ten filmik, gdzie wchodzili na tę górę w Norwegii, odbijali na szczycie, więc to na pewno jest, na pewno może nie, ale wydaje mi się, że jest to troszkę zaaranżowane, to jest wszystko już dookoła, co i tak było świetnie się to oglądało właśnie, jak chodzi o to całą tę spinaczkę i to, że później właśnie grali gdzieś tam, odbijali palcami na szczycie. Tak, jak będziemy wchodzić kolejnym razem, to poprosimy Michała, żeby wam wyświetlił te kilka zdjęć, bo naprawdę genialnie to wyglądało. Tymczasem możemy przejść. Poczekajcie, właśnie ja mam jeszcze pytanie odnośnie tych Norwegów, bo mówiliście o tym, że te zwycięstwa mogą ich trochę nie tyle rozleniwić, co jakoś tam spowodować spadek motywacji, ewentualnie oswojenie się z tym byciem liderem. No i właśnie wiecie, no po tej serii zwycięstw, kiedy wygrywasz turniej za turniejem, przychodzi taki moment, że musisz się oswoić z tym, że jesteś faworytem każdego następnego meczu, każdego następnego turnieju i ten twój mindset się zmienia. I myślicie, że u Norwegów ta zmiana i takie wykreowanie się takiej pewności i oswojenie z tym, że oni są najlepsi, już nastąpiła wcześniej przed igrzyskami? Czy ten moment dopiero u nich przyjdzie na przykład teraz właśnie po tym złocie olimpijskim? Ja myślę, że na pewno przyjdzie, to jest oczywiste, ale przyjdzie duża satysfakcja, jak chodzi o to złoto, bo jest to faktycznie rzecz, nad którą pracowali dłuższego czasu i tak jak Marcin zwrócił uwagę, nie to, że nie wygrali Mistrzostwa Świata było największym zaskoczeniem. Myślę, że gdyby nie wygrali igrzysk, byłoby to może mniejszym zaskoczeniem niż to, co się działo w tamtym czasie, bo to było takie wow, oni zaczęli grać z turnieju jednogwiazdkowego, nagle przeskoczyli na pięcie gwiazdkowe i wygrywają i to się działo w przeciągu pół roku bodajże. A teraz chyba już byli bardziej stabilni, jak chodzi o swoją grę. I jedyne, co może zastanawiać, tak tutaj jeszcze jak chodzi o to, Michał, że tuż przed igrzyskami te turnieje nie szły im najlepiej. Czy oni wtedy docisnęli na treningach, czy po prostu oni już czuli, że coś się zbliża, albo po prostu było to przypadek. Dużo było też sytuacji, gdzie powiedzmy, że przez cały sezon Sorum był bardzo obciążony na side-aucie i to on musiał kończyć jak najwięcej piłek. Stąd on jest tym takim małym trybikiem, który zdobywa punkty, cały czas zdobywa. No, przyszedł na przykład turniej w Ostrawie i nagle drużyny zaczęły zagrywać na mola i już nie szło im tak dobrze. Mhm. Musiał więcej biegać, skakać, no już nie było takiego wow. I to jest chyba dobry moment, żeby właśnie wspomnieć słówko o drugiej parze, bo Krasynikow, Stojanowski w tym finale zaczęli na mola. Widziałem, że dużo na niego zagrywali i w pewnym momencie no, mol grał dość stabilnie, nie było tam, oprócz słabszego początku w pierwszym secie, faktycznie w drugim zaczęli już sterować na Soruma z powrotem, wracając do tej starej taktyki, którą świat stosował na nich przez wszystkie lata i to już chyba był taki znak dla Norwegów, że on już, okej, okay, raczej to zwycięstwo się już nie wiem z kim, bo jak ktoś teraz, jak ktoś pokonywał Norwegów, to właśnie grając na blokującego, a wszystkie zwycięstwa, o których mówiliśmy wcześniej, wszystkie medale, które zdobywali, to raczej po side-aucie granym na Suruma, także wydaje mi się, że to był taki już rzutem na taśmę, chcieli coś zmienić i to nie poskutkowało, więc stąd taki rezultat. Także to o to odnośnie jeszcze taktyki w finale. Natomiast sam finał był dość, można powiedzieć, jednostronny od połowy każdego z setów. Tam, mówię, początek 7-3 bodajże zaczęli Rosjanie kilkoma dobrymi obronami. Potem Anders zaczął swój popis na siatce, dużo blokował. Bardzo fajnie grali na kontrze i tak naprawdę 3-4 punkty przewagi się utrzymywały przez oba sety od środka tej partii. W każdym razie właśnie Krasynikow-Stojanowski, mistrzowie świata z wspomnianego wcześniej przez nas turnieju w Hamburgu.
Sprawdzałem sobie też taką statystykę, którzy mistrzowie olimpijscy byli mistrzami świata. Zazwyczaj było tak, że najpierw ktoś został mistrzem świata, potem wygrywał igrzyska. Oczywiście nie wszyscy, ale większość przypadków tak było. No i czyli też jakby mieli już wszystko, żeby te złoto na igrzyskach zdobyć po tym mistrzostwie świata i tutaj nie obalać tego mitu, właśnie tylko potwierdzić. No ale jednak okazali się słabsi w samym finale i też turniej w wykonaniu Rosjan dopiero tak naprawdę zatrybili dobrze od ćwierćfinału, można powiedzieć, bo w 1/8 finału całą grupę w ogóle mieli dość ciekawe przeboje, bo nawet przegrali pierwszego seta w meczu, który decydował o wszystkim z Czechami. Nie wiem, czy pamiętacie, była taka sytuacja, że tam oni walczyli o wyjście z grupy. I było takie zagrożenie, że jeśli wygrają ten mecz obojętnie jakimś stosunkiem, no to oni by się po prostu pożegnali z igrzyskami. Tam przegrali tego pierwszego seta, wyszli na 2-1, co prawda, więc szacun za to, że zimna krew zachowana w kluczowym momencie w rozgrywkach grupowych. Następnie grali mecz z Hiszpanami, z Herrera Gavira. Właśnie tam też Hiszpanie mieli swoje szanse, prowadzili w jednym secie dość wysoko. Oleg Stojanowski z Krasnijnikowem po sobie z tym poradzili. No i od 1/4 finału, gdzie grali z Niemcami, potem przez półfinał, gdzie zmierzyli się z Katarczykami, już było widać faktycznie ich dobrą grę. Czuli, że ten medal się zbliża i faktycznie przed tym finałem, pamiętacie, wchodziliśmy na live, czy przed półfinałem mówiliśmy, że kurczę, tak 50-50, jeśli chodzi o to złoto. No ale jednak Norwegowie pokazali klasę. No i teraz słówko od was na temat pary rosyjskiej, która właśnie ostatnie miesiące miała dość udane, bo tam chyba jeden turniej wygrali, z tego co kojarzę. Ja, jeśli mogę powiedzieć jako pierwszy, to zakładałem, że jest bardzo duża szansa, nawet powiedzmy sobie, że procentowo więcej obstawiłbym na Rosjan, jak chodzi o ten finał, tym bardziej właśnie, że w tej ważnej imprezie, jaką były mistrzostwa świata, to Rosjanie wygrali wtedy z Norwegami. No i myślałem, że teraz tamten wynik będzie też rzutować na to, że tym razem mogą pokonać Norwegów. Na pewno para, która łączy doświadczenie z młodością, jak chodzi o Rosję, bo Wiaczesław jest bardzo doświadczonym zawodnikiem. Zresztą bodajże czwarty na igrzyskach też już wcześniej był, więc teraz medal dołożył do swojej, że tak powiem, kolekcji. No jego młodszy kolega Oleg, człowiek o niesamowitych warunkach. Tak naprawdę, jeśli nie widzieliście kiedyś, jak ktoś z miejsca na jednej nodze atakuje z góry w dół w 6 metr, czy w 5 metr, to właśnie on potrafi takie rzeczy zrobić. I też u nich widać, że obaj są bardzo zawzięci. Mają takie chyba dosyć twarde charaktery. Krasynikow jest, myślę, że trudny charakterologicznie. Mieliśmy gdzieś tam okazję też być na obozie wspólnie i faktycznie jest to ciężki zawodnik, chodzi o charakter, ale przekłada to na to, jak skuteczny jest na boisku. Ale jego partner jest takim jakby, oprócz tego, że jest trudnym też albo ciężkim charakterem, to jest na pewno zwaleczny i to u nich widać. No. I ogromny progres właśnie, jak chodzi o blokującego przez ostatnie 5 lat, ponieważ pamiętam go na pierwszym obozie na Teneryfie i do tego, co się wydarzyło później, to jest niesamowita różnica. Mówisz o ciężkim charakterze, masz jakiś przykład? To chodzi o komunikację między nimi, czy komunikację na linii trener-zawodnik, czy o co? Myślę, że na każdej linii, można by powiedzieć. Ale tak naprawdę, jak chodzi o nich, to widać, że Krasnikow jest takim, przez to, że jest takim walczakiem i faktycznie jest znany też z tego, czuje się bardzo pewnie, jak zaczynali grać razem po poprzednich właśnie igrzyskach, no to było tak, że było widać tę presję z jego strony, trochę na młodego, ale faktycznie on też nie odpuszczał, bo Oleg też cały czas nie odpuszczał i cały czas było widać, że jest też tym zawodnikiem, który pomału zaczyna nabierać pewności, to takiej, nazwę to taką twardą ręką jednego i drugiego, to takie troszeczkę kojarzona ze stereotypem Rosji, że to jest taka twarda ręka, ale to się przekłada u nich faktycznie na grę. Tak, i tutaj trochę zaskoczenie dla mnie przynajmniej, bo oglądając ich wcześniej, właśnie kilka lat temu, jak
mówię o sposobie celebracji punktu, tam zazwyczaj nie było jakiejś dużej radości. Teraz widziałem, grając na igrzyskach, bardzo mocno to celebrowali. Olek tam zdzierał gardło, co mnie bawiło, bo ma taką, no po prostu mnie bawi, jak widzę go właśnie, jak atakuje z drugiej piłki, wszystko z góry w dół, jeszcze prawą nogą wykonując nabieg z przodu, więc to tam jest taki trochę nieposkładany. Ale właśnie moim zdaniem ten mindset u nich też trochę się zmienił, nie? Bo tutaj było widać, że bardzo są zaangażowani w tę grę, to wiadomo, to bez dwóch zdań, ale z drugiej strony bardzo są też zaangażowani w jakąś tam swoją relację i widziałem, że Krasyńkow często się pilnował, że chciałby na Olka coś tam pewnie powiedzieć złego, bo za posłanka coś takiego zdarzało się Olkowi, ale widziałem, że tam mocno zaciskał zęby i starał się nic nie mówić, żeby dbać o tą dobrą i optymistyczną atmosferę w parze. No, z pewnością po tym, jak ponieważ Krasyńkow poprzednio z Semenowem, no Semenow chyba jeszcze trudniejszy charakter niż Krasyńkow, więc tutaj pewnie też wiedział, jaki jest teraz Olek, a jaki był jego poprzedni partner, no i nie chciał tym razem znowu przegrać medal na igrzyskach. Tak. Co ciekawe, Semenow z Leszukowem jedyna para, która Norwegów ugrała na tym turnieju w grupie. Więc to też szli tam do pewnego momentu, jak automat, wygrywając wszystko po 2-0, no i Norwegowie się w ćwierćfinale zrewanżowali, także to też musiało dobrze smakować. Panowie, trzecia para, którą chcielibyśmy trochę przedstawić, no to Katarczycy. I to w ogóle jest dla mnie mega zaskoczenie, jeśli chodzi o wynik na tych igrzyskach. Inaczej, byłoby zaskoczeniem, gdyby nie może wyniki z początku tego sezonu, które też pojawiły się totalnie z czapy, nie? Jakby tam nie było jakichś takich przesłanek, że oni mogą aż tak dobrze grać. A tu proszę, 6 turniejów, 6 finałów, tak? Czy coś takiego? Chyba w każdym byli w czwórce co najmniej. I doczekali się też medalu. I to o tym dyskutowaliśmy wiele razy w tych vlogach olimpijskich i przedolimpijskich, że zastanawialiśmy się po prostu, czy Katarczycy dowiozą tą formę. No i proszę, dowieźli. Można się przygotować na 7 miesięcy grania na piachu? Najwidoczniej można. Radar. Jak chodzi o nich, to uważam, że tak jak mówisz, ta ostatnia część sezonu była bardzo stabilna i tak naprawdę od turnieju w Cancun nie było u nich widać żadnego spadku formy, ale też rozpędzili się tymi wynikami, ponieważ napędzały ich, widać było cały czas, chociażby te 3 turnieje w Cancun, jak Norwegów zabrakło w trzecim turnieju, to od razu wygrali. I tak z turniej potwierdzali to, że są w dobrej formie. Tutaj też to jak najbardziej udowodnili. Ale wydaje mi się, że u nich bardzo kluczowe było to, że oni świetne warunki fizyczne mieli już od początku. Jednak w końcu ktoś bardzo mocno, ich trener, z pewnością przede wszystkim skupił się na tym, żeby te warunki, nazwijmy to, opanować i ubrać takie ramy techniczne i taktyczne. I gra nie jest taka już szaleńcza tylko i wyłącznie, ale widać, że to jest precyzja, to jest dokładność i nadal skaczą wysoko, ale to już nie jest takie tylko czy wow. Plus te warunki dodają widowiskowości, jak chodzi o grę, bo to jest bez dwóch zdań na pewno też istotne. A kto jest ich trenerem? Właśnie nie pamiętam teraz nazwiska, nie chcę przekręcić. No. Więc teraz ale nie wiesz, jakie narodowości? Bo chyba coś mi się objęło uszy, że Włoch. To w ogóle jest ciekawa kwestia. Okay. Właśnie to jest sprawa z telefonem, czy mam zapisane, ale... To przy okazji warto wspomnieć, że panowie reprezentują Katar, ale pochodzą właśnie z Senegalu i z Gambii, tak? Chyba właśnie z tych dwóch krajów, także jestem ciekaw, czy kibice z Afryki byli jeszcze, kibicowali, że tak powiem, chłopakom jako byłym reprezentantem tamtych krajów, czy już raczej nastawili się typowo na kibicowanie pod flagą Kataru. Także to mnie zastanawiało, jaka jest w ogóle background tej sytuacji. Że się tam znaleźli, ale to już też wspominaliśmy, że chyba tak jak w przypadku piłki ręcznej sprzed kilku lat też był szturm na tą kadrę i kilka kontraktów zostało podpisanych ze zmianą paszportu. Ale też, bo w Katarze już przedtem byli podobni zawodnicy, jak chodzi o te różne kombinacje i widać było, że stopniowo stawiają na to, żeby te wyniki gdzieś tam polepszać. Ich trenerem jest Mariano Barassetti. Okej, okay. To nie kojarzę gościa w ogóle. No, on jest ich trenerem, właśnie przyznam się, że sprawdziłem, ale nie chciałem przekręcić.
No, ale w Katarze też, teraz nie będę pamiętać nazwisk, ale pamiętam, że już z pewnością w 2017 już były takie właśnie różne roszady, że grał Brazylijczyk pod flagą Kataru i tak dalej, no więc próbowali, aż w końcu, że tak powiem, trochę się udało. Czy trochę udało się. Piotrek, ty oglądałeś zapewne kilka spotkań, jak Katarczycy grali, czy to w Cancun, czy wcześniej. Co twoim zdaniem właśnie jest ich największym atutem? Właśnie tak jeszcze sobie patrzyłem teraz w statystyki i gdzieś mi uciekły, ale faktycznie ten rok, bo chciałem dokładnie zobaczyć, jak wyglądały ich sukcesy w tym roku. Teraz będę miał. Tylko sprawdzę. Tak jest. Czyli mamy dwa razy w tym roku na World Tourach pierwsze miejsca Cancun Doha. Cztery razy drugie miejsce. Kształt, Sochi, Cancun i Cancun. No to jakby to było na pewno to był jeden z kandydatów do medalu. No ale igrzyska mają to do siebie, że potrafią zaskakiwać. I tę formę z początku roku też trzeba utrzymywać, tak? To, co Radar też powiedział, że to jest jedna chyba, można powiedzieć, z nielicznych par, które chyba potrafią utrzymywać formę tak długo i dociągnęli ją idealnie do Igrzysk Olimpijskich, a jeszcze co do tego, że te igrzyska potrafią zaskakiwać, to nawet przecież Łotysze, tak? Plavins i Tok też są wielkim zaskoczeniem, że pojawili się na czwartym miejscu i że w ogóle byli w strefie, tak naprawdę w okolicach strefy medalowej, niewiele zabrakło. Natomiast jeśli chodzi o Katarczyków, no to tak jak mówię, to na pewno duet, który był, według mnie oczywiście, który był jednym z kandydatów do medalu i to się też sprawdziło, więc na pewno tu nie ma jakiegoś wielkiego zaskoczenia, aczkolwiek ich siatkówka, powiedziałbym, wciąż jest dosyć szaleńcza, tak to można chyba określić delikatnie okiem kibica, ale to się też dobrze ogląda, bo czasami się mówi, że w szaleństwie jest metoda, no i to jest chyba też potwierdzenie tego. Ale widząc, jak trenują, to szaleństwo właśnie zmienia się trochę na takie, zada się wydawać szaleńcze, ale w porównaniu do tego, co było z początku, to już jest stabilność, jak chodzi o nich. I z ciekawostek, te turnieje, o których mówiłeś, to ten pierwszy turniej w Doha to był turniej jednogwiazdkowy, który był tuż przed otwarciem z powrotem puli z punktami, z tym, że można było zdobywać punkty. Ten turniej jeszcze był niepunktowany wtedy, ale też później był ten turniej czterogwiazdkowy w Doha kolejny. Wygrali to jakby u siebie jako gospodarze, ale faktycznie wygrali ten turniej. Tak już bardziej ogólnie, Radar, chciałem zapytać ciebie jako trenera właśnie, co jest kluczem do sukcesu na Igrzyskach Olimpijskich, patrząc na te trzy duety, które widzimy jeszcze za Piotrkiem, wyświetleni tutaj sami medaliści. I co można powiedzieć było kluczem w ich przypadku, czy to jakieś konkretne przygotowanie, mental, czy inne rzeczy, które miały wpływ na to, że końcowy sukces właśnie odniosły te trzy kraje? Jak pomyślę o parze numer 1 i numer 3, to mental jest tam na pewno jest bardzo optymistyczny, ponieważ jak chodzi o Katarczyków, to też widać, że ta radość z gry u nich jest ogromna. No i ten okres, w którym trafili tak jakby z formą, ten długi okres od właśnie tego turnieju jednogwiazdkowego w Doha do Igrzysk, trwał cały czas i to ich jak najbardziej napędzało. No, o Monsterum już mówiliśmy, jak chodzi o mental, jak chodzi o parę rosyjską, to Nie powiedziałbym, że tam nie ma tego takiego optymizmu, ale Marcin, sam zwrócić uwagę, że oni się troszeczkę zmienili, oni zaczęli się więcej cieszyć niż koncentrować, a może inaczej, niż zamykać w sobie. Zaczęło być trochę ekspresji i widać tę radość w grze. Jednak wydaje mi się, że chodzi o te trzy pary, to do każdej można powiedzieć, że stabilność. Para numer jeden no jest stabilna od trzech lat tak naprawdę. Jest mnóstwo w czubie, jak chodzi o trzy lata. Para numer trzy 4, 5, 6 czy 7 miesięcy dobrych wyników, cały czas do poprawiania albo udowadniania dobrych rezultatów i poprawiania tego, że warto ich oglądać, w nich inwestować. No a para numer 2, mistrzowie świata, para, która też ciągle jest w czubie, tak naprawdę nie wypada gdzieś daleko poza ranking, cały czas jest bardzo wysoko, więc wydaje mi się, że jak chodzi o stabilność w tych trzech parach, to można powiedzieć, że to było tym kluczem.
Stabilność co najmniej przez ostatnich kilka miesięcy, tak? Na przykładzie Katarczyków, tak, na przykładzie pierwszych. Tak. No bo jak chodzi o pierwszą, no może inaczej, jak chodzi o trzecią parę, chyba najdłuższy okres stabilności, jak chodzi o pierwszą, krótszy, tylko że z lepszymi wynikami. No i to, co właśnie mówisz, jak chodzi o Katarczyków, to w ostatnim tym okresie, tak naprawdę najważniejszym, jak chodzi o ich sukces, to też ta no, największa stabilność. Więc w innym, powiedzmy, przedziale czasowym, ale faktycznie widać, że te pary gdzieś tę stabilność utrzymały. Mhm. Osobiście odczuwam taką satysfakcję, że faktycznie medale zdobyły pary nie takie z przypadku, nie? Że to nie jest nagle ktoś z czapy, kto się pojawia i zdobywa jeden medal i potem kończy z dobrym graniem, albo kolejne kilka turniejów będzie grał samo i cieszę się, że to było takie zwieńczenie pracy tych niektórych duetów, czy suma tych mniejszych sukcesów nagrodzona teraz w postaci tego medalu olimpijskiego. Nie wiem, czy się zgadzacie, czy macie podobne odczucia. Myślę, że tak. Ja jeszcze mogę dodać ciebie, że za tą pewnością, za tą stabilnością, o której mówił Radar, wydaje mi się, że stoi jeszcze też taka pewność. Pewność siebie i pewność tego, że oni wychodzą na boisko i wiedzą, co robią. Wiedzą, znają swoją wartość. To jest wszystko niezachwiane u tych par, które zwyciężały na tych igrzyskach. I nie wiem, czy wypadkową tej pewności jest właśnie ta stabilność, o której mówił Radar, czy na odwrót, ale gdzieś tam moja teoria jest taka, że właśnie to jest kluczem do tych zwycięstw. A jeśli do tego dodamy jeszcze mental, kiedy oni, będąc pewnymi siebie, potrafią się z tego cieszyć, tak jak mamy przykład na przykład Norwegów czy właśnie Katarczyków, no to jak dla mnie to jest przepis na sukces obecnie. I to, co mówisz, Michał, ta pewność nie jest przesadna. Oni nie są... Oni nie chodzą z głową w chmurach i to nie są osoby, które będą twierdzić pewnie, że przynajmniej widać po ich boisku, że są nie wiadomo jakimi gwiazdami. Oni wychodzą na boisku i są pewnymi zawodnikami. Oni na boisku nie zachowują się jak gwiazdy. Oni tak, zachowują się jak zawodnicy. Tak, ale o pewność właśnie mi chodzi. Tak, wiem. Dlatego tylko właśnie mówię, że to jest ten klucz właśnie też. Radar, czy masz jakieś pogłoski na temat tego, kto po tych igrzyskach kończy karierę? Wiemy, że mówił o tym Grzesiek Fiałek, ale też mówiliśmy się, że o polskiej kadrze rozmawiać za dużo nie będziemy. Dla tych, którzy są ciekawi naszej opinii na tematy związane z polską kadrą plażową, odsyłamy do poprzedniego odcinka. Natomiast wiem, że kilka osób występujących na tych igrzyskach już jest wiekowych i po prostu powiedzieli, że to jest ich ostatni występ. I to mogę przytoczyć te, co ja wiem, no to na pewno Jay Gibb, na pewno Fildelhauser z Nickiem Luseną. No i teraz co dalej? Masz jeszcze kogoś do tej ekipy? Nie mam, Marcin. Zastanawiałbym się teraz, czy Pablo Herrera zakończy karierę, ale nie mam pogłosek, żeby był jakoś bardzo kontuzjowany, zmęczony i tak dalej. No. Więc przyznam uczciwie, że nie wiem, nie znam odpowiedzi na to pytanie. To akurat mega fajne by było, bo gościu... Które już igrzyska zaliczył? Czwarte czy piąte? Chyba piąte, nie? Ateny, Pekin, Londyn, Rio i Tokio. Pięć igrzysk już zaliczył. Nie wiem, czy ktoś ma więcej. Chyba nie. Kasai ile? Siedem? Siedem chyba już ma na swoim koncie. Ale ma też powody do tego. Tak. Pablo przekroczył już 40? Nie wiem. Jeśli nie przekroczył, to myślę, że jeszcze... Jakiś tam Olympic Run w kierunku Paryża może zrobić w takim razie. Jeśli nic nie powiedział teraz, to fizycznie wyglądał mega dobrze w spotkaniu z Kantem i Łośkiem. Jak tam taki licznik wskazywał prędkość lotu piłki, no to kurczę, naprawdę pod 90 strzelał. I to było widać, że gościu mimo tej temperatury, mimo wieku i tak dalej, czuje się mega dobrze. Więc... 39 sprawdził, 82 roczny. To jeszcze może pociągnąć. Jeszcze może tak, jeszcze ma czas. Ale tak naprawdę, jak chodzi o inne osoby, które kończą karierę, to nie wiem, Marcin, czy ktoś już tak oficjalnie stwierdził. Myślę też, że dużo osób ogólnie na świecie będzie czekać aż do końca sezonu, no bo igrzyska nie muszą kończyć sezonu. A tak naprawdę zwykle tak nie jest, bo chociażby World Tour Finals jest jeszcze we wrześniu, więc to też jest ważna impreza oraz turniej King of the Court, no i może ktoś potem albo na koniec roku stwierdzić. No. Jasne. No i właśnie fajnie, że poruszyłeś też temat tego kalendarza, bo za trzy dni startują Mistrzostwa Europy, już. Tak naprawdę dla niektórych to był pewnie powrót z Tokio, kolacja z rodziną,
przepakowanie i zaraz już się wybierają do stolicy Austrii, bo te mistrzostwa właśnie w Wiedniu, organizowane przez tą samą ekipę, która organizuje pięciogwiazdkowe turnieje. Więc myślę, że będzie to z dużą pompą zorganizowany turniej, dopięty na ostatni guzik pod kątem widowiskowości. No i czego możemy się spodziewać, Piotrze, po tych mistrzostwach? Powiedziałeś do mnie, Piotrze, dobrze usłyszałem? Bo nie wiem, tak. Czy... Piotr. Czego my się możemy spodziewać po tych mistrzostwach Europy w Wiedniu? Oprócz tego, że będzie to na pewno kapitalna impreza, to ja jestem ciekaw, z tych wszystkich duetów, które startowały teraz na Olimpiadzie, no to raczej wszyscy są w gazie, tak? Więc to nie jest tak, że mamy przerwę znowu i znowu trzeba robić formę, tylko oni jednak są raczej w tym cyklu, że tak powiem, olimpijskim. Nie wiem, czy raczej tak nie było w poprzednich latach, ani nie wiem, czy w historii kiedykolwiek tak było, żeby tuż po Igrzyskach Olimpijskich od razu były Mistrzostwa Europy. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Nie pamiętam. 2016 to tak dawno było, że... Ja też nie wiem, ale terminy by się w miarę zgadzały, że mogłoby to być, że Igrzyska właśnie się kończą i zaraz zaczynają się Mistrzostwa Europy, ale też nie wiem. Nie wiem, jak to chodzi o terminy. To jest, myślę, że z mojej perspektywy chyba, tu szczególnie Radar możesz mnie poprawić, to jest chyba jakby ułatwienie trochę dla par, które walczyły teraz na Olimpiadzie, szczególnie że dla tych, które walczyły do samego końca, no bo tak naprawdę mają kilka dni jednak przerwy, zdążą się raczej zregenerować, a zachowują ten cykl, tak, są w tym gazie, że tak powiem, są rozpędzeni. Więc ja sam jestem ciekaw, jakie pary odpalą i czy tak naprawdę będziemy ponownie oglądać zbliżone, że tak powiem, podium do tego olimpijskiego, tak, na sam koniec. Więc to na pewno będzie ciekawy turniej i będziemy mieć też fajne porównanie z Igrzyskami Olimpijskimi już za moment. To, czego można być pewne, to, że nie będzie Katarczyków na podium. Dlatego mówię, że zbliżone, będziemy mieć dokładnie tego samego. Ale myślę, że to, co mówisz, właśnie utrzymanie się w tym mikro albo mezocyklu, jak chodzi o przygotowanie, jest plusem, ponieważ dalej się ma formę. No ale teraz pytanie, to co też Michał zauważyłeś, że czy na przykład Mol i Sorum będą w stanie zmobilizować się na to, że po złocie na Igrzyskach będą być tak zaangażowani w to, że będą chcieli zrobić także złoto na Mistrzostwach Europy. Tak naprawdę nie musieliby tam już jechać, bo już swoje udowodnili, jak chodzi o ten sezon. Nie ma nic więcej do wygrania. Szwajcarki właśnie zrezygnowały. Nie wiem, ta chyba para, co miała trzecie miejsce, one są aktualnymi mistrzami Europy z ubiegłego roku i zrezygnowały ze startu w Wiedniu. Ale oprócz tego nie słyszałem, żeby ktoś jeszcze rezygnował. Myślę, że tutaj medaliści akurat polecą na takim flow, oni teraz są, wiecie, mają, tak jak mówicie, dużo satysfakcji sobie i tak dalej, więc ta regeneracja, przynajmniej psychiczna, będzie u nich przyspieszona. Zastanawiają mnie pary, niektóre nawet takie, które odpadły we wczesnej fazie grupowej czy pucharowej, ale te, które na przykład doszły do ćwierćfinału, tak? Czy oni, bo z jednej strony są rozczarowani wynikiem, nie ma co ukrywać, i też czasu na regenerację nie było dużo, więc to jest dla mnie największa zagadka. Pytanie, które bardziej są rozczarowane, bo można myśleć pewnie Niemców, między innymi. Czy drugą parę rosyjską, tak. Włochów. Czy są tak rozczarowani, że nie będą w stanie się podnieść po tym, czy po prostu ten wynik jest dla nich, nawet jeśli nie satysfakcjonujący, no to do zaakceptowania i po prostu skupią się na kolejnej imprezie. Ale z drugiej strony myślę sobie też, że profesjonalny sportowiec po jednej imprezie powinien skupić się już na kolejnej i to jest taka też duża rzecz, która będzie odróżniać osoby, o których możemy powiedzieć, że są faktycznie takimi sportowcami z prawdziwego zdarzenia. I tu nie myślę o tym, jak się zachowują na treningu, ale na podejściu. No, zamykają pewien etap, zamykają w swojej głowie tak jakby tę jedną szufladę i przechodzą już do kolejnej, bo tam to się skończyło i trzeba zacząć coś nowego. I wtedy możemy powiedzieć, że taki zawodnik jest faktycznie profesjonalistą, no bo nie rozpamiętuje tego, co było, bo to już nie cofnie nic tak naprawdę. Nie zmieni nic. Jeszcze podniosłem rękę, bo chciałem się zgłosić, żebyśmy sobie nie wchodzili w słowo, tak jak to kiedyś mieliśmy w zwyczaju. Natomiast chciałem powiedzieć, że też
te nie, nie wiem dlaczego chciałem powiedzieć, że igrzyska europejskie, chodzi mi oczywiście o Mistrzostwa Europy, to jest dobre dla kibiców, będą odbywały się w tych godzinach dla nas najbardziej przyjaznych. To już nie będzie Tokio i finał druga, trzecia w nocy, tylko jednak te godziny przynajmniej wieczorne, jeśli chodzi, albo popołudniowe, jeśli chodzi o część turnieju. Więc na pewno duże ułatwienie dla nas, dla kibiców siatkówki plażowej i to też będzie kapitalna sprawa, żeby tuż po olimpiadzie jeszcze śledzić dalej zmagania naszych sportowców. Mówię tutaj o naszych również kadrach, parach kadrowych, więc tym fajniej. Tak, a żeby nie było tak kolorowo, pierwszy mecz Polaków o 9 w środę, gościu, więc też nie są to od razu... Z Ukrainą, tak? No, chyba tak. Bo ty wiesz, Radar, kogo mają w grupie chłopaki? Jemielianczyk Popow, to jest ten pierwszy mecz chyba, o którym mówisz, jeżeli dobrze myślę. Ale mogę też tworzyć stronę, bo nie chcę też pomylić wszystkich par. W sensie, no, tylko dwa kliknięcia i ten... Chyba, że Michał mógłby nam wyświetlić na ekranie też składy grup. One mogę ci wysłać, Michał, link za chwilę. Powinna być strona Euro Beach Volley osobna. No, ale mogę wam też powiedzieć, jeżeli chcecie. Jest Kantor, Samuel Smedis, Liamin Myski, Wiemeljanczyk, Popow oraz druga grupa nasza, która będzie nas interesować, to jest Karambula, Del Corso, Fijałek Bryl, Herrera Gavira, Hörl, Leitner. Okej. Okay. No to będzie z kim grać, można powiedzieć. Na igrzyskach, na Mistrzostwach Europy, przypomnijmy, występują 32 duety, tak? Podzielone na 8 grup po 4. 8 grup, tak, jest po 4. No i tam gramy każdy z każdym, następnie system pucharowy, klasyczny. Więc myślę, że będzie system dość zbliżony do igrzysk. Ostatnie nasze Mistrzostwa Europy we wrześniu 2020 roku zakończyły się 5. miejscem pary Kantor-Łosiak i nie pamiętam, którym. Fijałek Bryl, pamiętasz, Radar? Wydaje mi się, że 9, ale też to nie jestem teraz na 100% pewien. Mm-hmm. No, po też meczu z Włochami, tak? O tych myślisz teraz. Tak. No. Tym pamiętnym meczu z Włochami właśnie o czwórkę. No. Cudowna końcówka. A jeszcze poprzednie zakończyło się 4. miejscem. No też dosyć tak na nieszczęście. Chyba najwyższa pora, żeby to zmienić. Słusznie. A tak, dawaj. Powiedz mi, Radar, jeszcze, bo troszkę, chyba że mamy jeszcze pytania do, albo jakieś komentarze odnośnie Mistrzostw Europy, bo miałem jeszcze pytanie odnośnie sytuacji z parą Karambula Rosji, ale być może do tego jeszcze przejdziemy za chwilkę. Marcin, mamy jeszcze jakieś pytania odnośnie Mistrzostw Europy, albo chciałeś coś skomentować, bo wszedłem ci troszkę w słowo? Nie, dawaj, może śmiało, tylko chcę powiedzieć naszym widzom, że Michał właśnie wyświetlił składy grup, więc jakbyście chcieli sobie zerknąć, to właśnie są w tym momencie na ekranie i start w środę, przypomnijmy. I teraz mi się przypomniała jeszcze jedna rzecz odnośnie kończenia kariery, że Doppler Horst kończą po Mistrzostwach Europy. Tak napisali, oni grają u siebie, to jest ich rodzinne miasto, myślę, że chcą się pokazać z dobrej strony, chociaż będzie im ciężko, bo ostatnie wyniki naprawdę poniżej oczekiwań, więc zobaczymy, jak sobie poradzą, ale myślę, że karierę też mieli fajną, także to będzie ostatni raz, kiedy tą parę będziemy mogli oglądać. I to tyle, oddaję ci głos. To czekaj, Piotrek, to ja jeszcze jedno zdanie a propos Doppler Horst. Myślę, że dla nich idealnym momentem, ponieważ oni już wtedy nie byli zbyt młodymi zawodnikami, po srebrnym medalu Mistrzostw Świata wtedy powinni zakończyć karierę. Ale tak. Oczywiście to jest praca, to też są inne czynniki, ale tak z czysto sportowego punktu widzenia już było wtedy wiadomo, że to jest ogromny sukces i powinni zdejść właśnie starczą wtedy. I trudno będzie, bo już wtedy było wiadomo, że trudno będzie go im powtórzyć, bo też ich wyniki przed tymi mistrzostwami świata nie były na tyle właśnie. Więc to wiedzieli, że to był taki gwóźdź programu, można powiedzieć, a ja tylko nawiążę do tego i też informacja dla naszych widzów, jakbyście chcieli zobaczyć w ogóle mecze z tych Mistrzostw Świata, są dostępne na YouTubie. Można sobie włączyć mecz właśnie albo finałowy, albo mecz ćwierćfinałowy też, gdzie grali z parą Kantor-Łosiak. Słuchajcie, tam było 12 albo 13 tysięcy austriackich kibiców. Tam wrzawa była niesamowita. Na tym meczu finałowym po prostu obrazki są przepiękne z tego stadionu i nawet można sobie po prostu przejrzeć te zdjęcia, bo genialna atmosfera. Myślę, że mega przeżycie dla tych panów. Także super czas wtedy mieli.
I pamiętam, miałem też okazję być na tych mistrzostwach, no to tam się też budowało napięcie wokół nich, mimo że, kurczę, no organizatorzy moim zdaniem zagrali wabank, bo promowali ich na faworytów, wcale takimi nie byli i to promowanie na faworytów im na tyle wyszło, że faktycznie doszli na tej fali do finału. Właśnie coś teraz widzę, że ten, że wywaliło. Kurde. O, chyba wróciliśmy. Chociaż jest, dobra, okej, okay, super. To... No dobra, ale wróciło. Pytanie, którą część nam ucięło naszej rozmowy? Nie, chyba nic nie ucięło, tylko po prostu tutaj jeden chwil był chwilowy pit stop. Tak, znowu muszę się przedstawić, nie? Cześć, jestem. Zaczynamy jeszcze raz naszą transmisję. Ale nie, wracając... no, komuś przerwałem właśnie, Piotrek, chyba tobie. Co tak, tak, ja chciałem zadać Radarowi pytanie, ponieważ była to sytuacja związana z karambulą i Rossim i ze sztabem, a właściwie z brakiem sztabu i brakiem jakiegokolwiek wsparcia, chyba ze strony federacji, jeśli się nie mylę, poprawcie mnie, jeśli źle powiedziałem. Radar, ponieważ no, to nie dotyczy to polskiej kadry, więc możemy tutaj otwarcie mówić, jak to, w ogóle jakie są głosy ze środowiska? Jakie były informacje, jakie były reakcje, jakiś komentarz do tego? Ciężko mi się na ten temat powiedzieć, ponieważ nie byłem na igrzyskach i nie wiem dokładnie, jak to tam wyglądało, jak chodzi o tę parę. Też nie śledzę specjalnie mediów społecznościowych, co sprawia, że nie wiem, to co nie znam ich opisów i konkretnej sytuacji. No jedyne to, co wiem, to faktycznie, że nie postawiono na nich, ponieważ nie są tą parą, która jest sponsorowana, nazwijmy, przez federację. No, to też z Marcinem ostatnio na ten temat rozmawiałem i też Marcin mi troszkę szczegółów zdradził, więc ja, tak jak chodzi o mnie, nie mogę się tutaj wypowiedzieć jakimiś nowinkami albo jakimś newsem z tym związanym, ale na pewno było to też dla mnie duże zaskoczenie i tak naprawdę no, coś, co nie do końca powinno się wydarzyć. Można wprowadzić jakieś ograniczenia, no ale żeby miały one ręce i nogi, także jest to 25 do 75% takiej sytuacji, mam na myśli dużą imprezę, a nie jakieś takie, no nazwijmy to małe podwórko czy coś, no to jest duże podwórko, na którym no jednak też trzeba stawiać na to, że gdyby karambora Rosji zdobyli medal, to nie zdobyli medal tylko dla siebie, ale też zdobyli medal dla Łów, to nie jest tylko ich medal w takim układzie, nieważne czy ta federacja ich popiera. A ty wiesz, dlaczego właśnie oni nie są lubiani w swojej federacji? Tam był jakiś konflikt wcześniej, bo to już chyba się ciągnie trochę, prawda? I z tego, co wiem, to karambula tam na własną rękę to już jeździ trochę lat. I dlaczego tak jest? Nie wiem. Nigdy okay. nie zgłębiałem tego tematu, więc tak naprawdę nie wiem. Mogę tylko spekulować, ale to też nie chcę, bo to nie ma do końca tutaj takiej potrzeby. Słuchajcie, mówię teraz do naszych widzów, jeśli macie pytania do Radara, jeszcze postaramy się z 5 minut go tutaj przytrzymać, bo jeszcze mam jeden temat szybki do przegadania, także jak macie coś, piszcie na czacie i na pewno będziemy starali się jeszcze jakieś pytania od was poruszyć. Jest jedno pytanie odnośnie transmisji, o której będzie transmisja z Eurovolley. Z Eurobeach Volley w ogóle nie wiem, gdzie będzie można to oglądać. Już się orientowaliście, panowie? Piotrek? Jeszcze nie wiemy. Prawdopodobnie wcześniej można było oglądać to w aplikacji. Beach App się nazywa. To jest oficjalna aplikacja właśnie Mistrzostw Europy też i zapewne tam będzie można wykupić dostęp. Ostatnio kosztował 5 jurków na cały turniej i było to dość fajnie zrealizowane. Myślę też, że być może na YouTubie CEF, czyli w Europejskiej Federacji, tak było to przynajmniej w ubiegłym roku. Było można oglądać wszystkie mecze. Więc, i myślę, że warto tam też. Myślę, że warto to też sprawdzić i pewnie udostępnimy taką informację, jak tylko się dowiemy i potwierdzimy to, o czym mówił Marcin, to na pewno wrzucimy to na nasze kanały proskosowe, żeby ułatwić dostęp i żebyście też mieli wiedzę, gdzie można te mecze oglądać. Jest tak. Jakaś strona Eurovolley TV. Tutaj są zaplanowane już transmisje. Mhm. I jest do wykupienia, z tego co widzę, subskrypcja Eurobeach Volley. Men 4 euro, 5 euro właściwie. Okej, okay. A jest dostępna w Polsce też? Bo ostatnio był problem, że właśnie Eurovolley TV było zablokowane w Polsce i w kilku innych krajach. Tego ci nie potwierdzę teraz, no ale jakieś tutaj są subskrypcje do wykupienia. Jeszcze osobne w ogóle na turniej damski i męski. Okej. Okay. Więc no, trzeba zbadać temat.
Spoko, no słuchajcie, my na pewno będziemy chcieli wejść we wtorek, jeszcze nie wiem o której godzinie wejść, zapowiedzieć wam te mistrzostwa, trochę przybliżyć właśnie składy grup i nasze przewidywania odnośnie występu Polaków i tak dalej, więc na pewno wrócimy z takimi informacjami. Jest pytanie od Janka, Radar. Radar, czy jesteś gotowy na multimecz pomorskie versus Orlen Team w Kołobrzegu? Ale zapytaj go teraz, czy to będą czwórki, czy to będzie King of the Court, czy to będzie 6-6, bo już to nasze też odbywaliśmy. No. Janek myślę, że słucha, tak, że pewnie zaraz odpowie. Może sztab występować. Tak, i Janek też, pytanie do ciebie, czy sztab też może występować w takim meczu. No czekamy na odpowiedź od Janka. Tymczasem Michał tutaj widzę, że wam wyświetlił wszystkie te subskrypcje, które można wykupić odnośnie oglądania. To teraz na naszym ekranie. Odpowiedź od Janka jest następująca. Trójbój siłowy, więc nie wiem dokładnie, czy o siatkówkę chodzi. No zdecydowanie Pomorski jest najlepiej przygotowany, jak chodzi o siłę, że tak powiem. Fizykę. Trójbój siłowy i tak dalej, fizykę. I tam jest tylko walka, jak chodzi o technikę między nimi, więc tutaj nie wiem, czy jesteśmy na tak dobrze przygotowani, Janek. Ale i tak chętnie podejmę się tego. Może tylko po sezonie byłoby najlepiej. Albo na wspomnianych wcześniej urodzinach Proskosu, tak? Też, o, też można. To już po sezonie. Tak. Panowie, to czekamy jeszcze chwilkę na jakieś pytanie, jeśli powiem do ciebie, Radar. Tymczasem ja mam jeszcze dla was taką ciekawostkę. Dzisiaj dostałem taki prezent. Nie wiem, czy teraz widać. O. Piłka, która ma 25 lat, więc połowę życia Radara praktycznie. I zastanawiam się, czy panowie pamiętacie swoją pierwszą piłkę do plażówki i jaka ona była, bo jesteście trochę starsi ode mnie. Ja pamiętam, że już jak już zacząłem trenować plażówkę, to grałem tą Mikasą niebiesko-biało-żółtą, tą pierwszą. Tak, wcześniej totalnymi kamieniami z Michałem odbijaliśmy, w sensie jakimiś tam piłkami, które nie były w ogóle markowe, oficjalne i tak dalej, więc z takich oficjalnych piłek ja pamiętam już tą trójkolorową Mikasę. Pytanie, czy wy pamiętacie coś właśnie w tym stylu, co było tam na igrzyskach w Atlancie i w Sydney i tak dalej. To ja też pamiętam, Marcin, jak zagrałem grać w plażówkę, to właśnie była ta poprzednia Mikasa, ale pamiętam swoją pierwszą piłkę, jaką odbijałem o ścianę, tylko że to było na hali, to była piłka, która nazywała się Winner. I ta piłka, my jako młodzi zawodnicy dostaliśmy ją, żeby ją rozbić od ściany, ale że piłki nie dało się rozbić, ona wcześniej pękała, żeby zanim się udało ją rozbić. Z takich ciekawostek, właśnie wtedy mój trener opowiadał nam historię, jak kupił te piłki, ponieważ naprawdę nie szło nimi grać, a tym bardziej jako my byliśmy wtedy młodsi niż młodzicy pewnie, a starsi koledzy juniorzy mieli z tym problem. Nasz trener wszedł do sklepu, złapał piłkę, odbił ją kilka razy palcami w sklepie, złapał i myśli, no dobrze się odbija, biorę tam 20 piłek tych winnerów. No i tak się skończyło, że palcami się fajnie odbijało, ale to tylko tyle. Ja mam jeszcze jedną anegdotę, bo pamiętam, jak byliśmy z Proskosem w Albanii, to było chyba 3 lata temu, czy 4 lata temu, już na tym pamiętam. 3 lata temu. To pamiętam, że idąc promenadą, jeszcze Kante był z nami wtedy w Albanii na obozie jako jeden z trenerów, to pamiętam, że idąc promenadą w Albanii znaleźliśmy taką piłkę, piękną piłkę do siatkówki. Uwaga, do siatkówki po pierwsze halowej, po drugie barwy Moltena, po trzecie napis Mikasa, więc mieliśmy takie połączenie, kupiliśmy tę piłkę za jakieś, nie wiem, 20 zł chyba, zrobiliśmy autografię, daliśmy Kantemu w podziękowaniu za jego trenerkę i Kanty być może gdzieś ma jeszcze tę piłkę taką właśnie Moltena w barwach, barwy Moltena z napisem Mikasa. Więc, czyli to jest ta piłka, co tym psom rzucamy zawsze, jak na obozie jesteśmy. Oczywiście żartuję. Już chciałem powiedzieć, że Kanty nigdy więcej prezentu nie dostanie, ale dobra, może jednak dostanie. Może żartuję, jednak dostanie. Żartuję oczywiście. To ja mam też jeszcze jedną anegdotę. Jest Antek. Ja mam anegdotę z naszego dzieciństwa z Michałem, nie wiem, czy Michał to pamięta. Mieliśmy bardzo blisko na plaży, więc całe dni spędzaliśmy tam na tych boiskach w Zbąszyniu i to zaczynało się zwyczaj około godziny 10 i kończyło się o 22, więc non stop. I dzień wyglądał tak, że szliśmy odbijać, potem do wody, znowu odbijać, potem do wody i tak dalej. I mieliśmy dwie piłki w zasadzie. Jedna była taka, którą graliśmy, a druga była taka, którą można było
pójść, wziąć do wody i tam ją odbijać. Więc w zasadzie siatkówka była grana przez te wszystkie godziny, które spędzaliśmy na plaży, tylko zawsze była okej, tej nie bierzemy do wody, to prawdopodobnie była ta lepsza mikasa trochę, którą oszczędzaliśmy, a tą drugą jakąś inną braliśmy już tam i po prostu za chwilę była, wiecie, ważyła kilogram nabita całkowicie, ale gra toczyła się dalej. Także to pamiętam, a co do tego Wilsona, właśnie dzisiaj dostaliśmy go w prezencie od jednego z naszych tam podopiecznych w Piach i Podróże i wspominał, że to on z kolei tą piłkę dostał taty, który przywiózł ją z zagranicy, więc chyba wtedy w Polsce nie były dostępne. Być może faktycznie była wyprodukowana w Stanach, tak jak Wilson wówczas tylko w jednym regionie świata operował. No i powiedział właśnie, że on tą piłką się uczył grać w siatkówkę, także sentymentalnie nam ją dzisiaj przekazał. A nawiązuje też fajnie do ten stary logotyp, jak widzicie, jest taki sam jak na tych nowych piłkach, którymi obecnie graliśmy obłędną plażę i którymi teraz też szkolimy na naszych obozach. Więc tutaj za wiele się nie zmieniło i jak widać brand przetrwał i to jest mega fajne. Także tak, Tomasz Czechowicz na czacie napisał, tak było, to myślę, że to odnośnie naszych wakacji z Michałem wówczas, także pozdrowienia dla taty. Tomasz, ciekawa na subskrypcję. No właśnie, masz nas wesprzeć. Wcześniej Gregor nam potwierdził, że faktycznie Albania była w 2018 roku, byliśmy też w Albanii w 2017 i wciąż też z sentymentem wracamy do tamtych dni, być może jeszcze jakiś obóz tam się kiedyś uda zorganizować, zobaczymy. Tak czy siak, plany na ten sezon mamy takie, że tak jak wspomniałem, zwieńczeniem naszego sezonu będą urodziny Proskosu, to już piąte na koniec września, połączone z kampem, także wszystkich was serdecznie zapraszamy i pewnie też już wówczas poznamy trochę odpowiedzi na pytania, co dalej z sezonem plażowym, kiedy zacznie się kolejny cykl turniejów World Tour, czy jeszcze w tym roku zobaczymy jakieś 4 czy 5 gwiazdkowe turnieje, czy coś się zmieni i tak dalej, także myślę, że najbliższe miesiące będą mega, mega ciekawe pod kątem siatkówki plażowej również. Panowie, styknęło nam półtorej godzinki za chwilę, także powoli będziemy się żegnać. Dziękuję wam serdecznie za ten czas, mimo późnej pory. Radar, byłeś naszym pierwszym, byłeś z nami pierwszy raz, mam nadzieję, że nie ostatni. Jeśli tobie się podobało, to chętnie będziemy cię zapraszać pod takie różne dyskusje, również częściej oczywiście, jak znajdziesz chwilę czasu, bo wiemy, że sezon w pełni, więc za dużo tego wolnego nie masz i jutro od rana pewnie ruszacie w Myślenicach. Ja też dam chętnie subskrypcję, ale nie wiem jak. No, ale ja chciałem tylko prosić, znowu... Tak, mów, proszę, Piotr. Proszę. Nie, mów Piotr. Nie, teraz rada. Chciałem powiedzieć właśnie, że a propos jutra rana, to właśnie mamy drugi nasz mecz, to jest mecz na siebie i śmialiśmy się, że rozegramy go po swojemu i będziemy zagrywać tylko na młodych, a starzy będą tylko wystawiać. Jak sędzia powie, że jest punkt dla jednej z drużyn, a zagrywka była na starego, to z drugiej strony powiedzą, panie sędzio, jak to jest, pomyłka, no tutaj trzeba powtórzyć zagranie, no mamy jedną szansę na błąd. A z ciekawości chyba włączę ten pojedynek, jeśli plaża open udostępni transmisję. Powiedz tylko, o której dokładnie gracie, wiesz już? 9.50 jest pierwszy, 10.40 gramy drugi. Czyli ten właśnie, o którym mówisz. Jeszcze, sorry, ale obserwuję czat i właśnie tak jak ty wspomniałeś, że dałbyś subskrypcję, nie wiesz jak, to samo napisał ojciec właśnie, że to tak, napisał to tak jak ja, Radar, więc myślę, że chciałby, ale też nie wiem. To macie taką dodatkowe dwie subskrypcje, no, tak od nas. To najcenniejsze, to wsparcie. Wirtualne. Tak. Także dzięki Radar. Piotrek, chcesz zamknąć dzisiejszego live'a? Tak, ja chciałem przede wszystkim podziękować wszystkim naszym oglądającym i osobom, które dołączyły do transmisji, a przede wszystkim osobom, które subskrybowały nasz kanał. Wielkie, wielkie dzięki i ukłony dla was. Oczywiście no, trzeba od razu powiedzieć, że prosimy o więcej, chcemy więcej, bo to nas motywuje do działania, do kolejnych inicjatyw i tak jak brzmi jedno z haseł Proskosu, bez was nie ma nas, więc no cóż, przede wszystkim wielkie, wielkie dzięki, że jesteście, drodzy widzowie, i śmiało komentujcie, bądźcie aktywni na czacie, jak widzicie, my nie gryziemy, lubimy z wami podyskutować,
Więc, a przy okazji mamy fajnych gości, a na sam koniec powiem jeszcze, że pamiętajcie o tym, że tak naprawdę Radar był najpierw w programie Dobry Wieczór Proskos, a nie, więc pamiętaj o tym, kto był pierwszy, dobrze? Pamiętaj o tym. Podobno Radar był ostatnim gościem tego programu. Program nie przetrwał próby czasu, widzisz? Budżet się wyczerpał. Tak mówi, budżet się wyczerpał. Dzięki panowie, trzymajcie się, dobrej nocy i dzięki wszystkim oglądającym. Dzięki, pa, pa. Trzymajcie się. Dzięki, cześć.